dzisiejszym tutaj na obwodnicy nowo budowanej Wałbrzycha przy okolicy węzła Żeromskiego ćwiczymy taki dość szeroki aspekt, który mógłby się wydarzyć. Miejmy nadzieję, że się nie wydarzy w takim zakresie. Natomiast na początku jest to pożar w okolicy samego węzła. W trakcie pożaru dochodzi do zdarzenia drogowego, gdzie samochód osobowy zderza się z autobusem, samochód osobowy ląduje w rowie, do tego samochód osobowy kolejny ma kolizję drogową, zderzenie z cysterną przewożącą przepracowany olej silnikowy, w wyniku czego dochodzi do takiego zdarzenia, że poszkodowanych jest ponad 25 osób. To jest łączna ilość osób poszkodowanych, do której przyjeżdżają tak naprawdę pierwsze zastępy Straży Pożarnej Państwowej i Ochotniczej i różne urazy tych osób. Mówimy tu o osobach, które tak naprawdę wymagają tylko zaopiekowania czasami i są to osoby, które po prostu trzeba pilnować, żeby ich stan zdrowia się nie pogorszył. Są to osoby, które czynności medyczne można wykonać odrobinę później, ale wiadomo, że to są osoby do późniejszych hospitalizacji, ale też i osoby, które są, wymagają nagłego użycia ratowników oraz posiadanego przez nas sprzętu do przywrócenia albo stanu, można powiedzieć, do takiego stanu, że jest nagłe zagrożenie życia, więc z tym się musimy tutaj mierzyć. Oczywiście na nasze potrzeby symulacji też były manekiny, które już symulowały osoby, które poniosły śmierć w wyniku tego zdarzenia. Tak szerokie i duże, można powiedzieć, ćwiczenia, jeżeli chodzi o ilość osób poszkodowanych, wymagają, że angażujemy też duże ilości sił i środków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, ale też i podmiotów współpracujących, takich jak Pogotowie Ratunkowe, jak Polski Czerwony Krzyż i tutaj Polski Czerwony Krzyż, który przyjechał z Wrocławia i pomaga nam właśnie w tym już takim lepszym posegregowaniu i udzieleniu pomocy tym osobom, które zostały przetransportowane, ewakuowane z miejsca zdarzenia, więc to oni też i policja, ale też szczególnie dziękujemy firmom zewnętrznym, przede wszystkim Budimexowi za możliwość ćwiczenia tutaj na tym obiekcie, Autoszrotowi ze Sztygalskiej za pojazdy, które mogliśmy tutaj zniszczyć podczas tych ćwiczeń, w których były te osoby poszkodowane, więc takie ćwiczenia przede wszystkim dają nam możliwość zgrania zespołów będących tutaj na miejscu, polepszenia albo skoordynowania możliwości dowodzenia tak szerokimi zdarzeniami, no i przede wszystkim przećwiczenia, polepszenia umiejętności pracy ratowników w tych zakresach działań, które ćwiczymy.